Ewa, to jest czytać dlatego, iż zmusza ona do refleksji, wzbudza w nas wiele emocji, jest oderwaniem od normalnego świata, w którym króluje przekleństwo, SMS-y, krótkie wiadomości, piękny język dominuje w poezji. To jest oderwanie od zwykłego świata. Za co szanujemy poetów? Poetów szanujemy za właśnie tą możliwość oderwania się od tego świata kolokwializmów, krótkich wypowiedzi.